Cześć, Chmiel z tej strony. Słuchajcie, witam Was na kanale Chmiel Vlog. Dzisiaj dwa ważne wydarzenia. Po pierwsze, wizyta Bidena. Prezydenta Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych w Polsce, konkretnie w Warszawie, no bo jak wszyscy już wiemy, to wczoraj, przedwczoraj, w trybie tajnym już był w Polsce, skąd wyruszył na Ukrainę. No a dzisiaj zaczyna się oficjalna wizyta u nas. Natomiast przed chwileczką zakończyło się bardzo ważne, ogłaszane od dawien dawna przełomowe wystąpienie Władimira Putina, które, słuchajcie, miało zmienić wszystko, miało zasiać strach w sercach wrogów, miało pobudzić rosyjskie społeczeństwo do wspólnej walki o ruski mir, miało generalnie spowodować wzmożenie wśród rosyjskich żołnierzy na froncie, którzy by z okrzykiem urra na ustach ruszyli nagle i odbili wszystko, co mieli odbić i powinni zdobyć Kijów. Przemówienie, po którym wszyscy spodziewali się czegoś niesamowitego, jakiegoś niesamowitego przełomu, a wreszcie duża część ekspertów spodziewała się zaostrzenia kursu rosyjskiego i chociażby wprowadzenia stanu wojennego na terenie Federacji Rosyjskiej, który mógłby skutkować chociażby wzmożeniami mobilizacyjnymi i wzmożeniami, jeżeli chodzi o rozwój i lepszą pracę dla przemysłu obronnego Federacji Rosyjskiej. Czy do tego doszło? Postaram się to bardzo długie i nudne przemówienie Władimira Władimirowicza Wam jakoś w miarę streścić szybciutko. Ja muszę Wam powiedzieć, że przemówienie to wyglądało w ten sposób, jak gdyby Władimir Putin korzystał z jakiegoś, grał w jakieś rosyjskie przemówieniowe bingo. Poruszane były cały czas podobne chwyty propagandowe. Agresywny Zachód, ekspansja NATO, Rosja musiała się bronić, walczymy z całym światem zachodnim, homoseksualiści na Zachodzie, szatan po ich stronie, tak, bo były nawet nawiązania do szatana. Nasze dzielne społeczeństwo, nasi wspaniali ludzie, odbudujemy przedszkola, wiecie, tego typu rzeczy. Żołański to sługus Stanów Zjednoczonych, Ukraińcy to amerykańskie mięso armatnie i na tej zasadzie. Ale żeby to wszystko uporządkować, no tak, to jedziemy, słuchajcie. Jaką historię swoim słuchaczom, politykom, przedstawicielom Dumy Państwowej, weteranom, pionierom i innym miłośnikom litery Z zaczął opowiadać Putin? To są opowieści z muchy i paproci, żeby była jasna sprawa. No i potem cała seria, wiecie, nudnego pierdzielenia o tym, że trzeba rozwijać szkolnictwo, trzeba, że sypnie się więcej pieniędzy nauczycielom, że przyszłość jest dobrze wykształconej młodzieży. Generalnie takie pierdzielenie do końca, wiecie, opowieści z mchu i paproci dla naiwnych, czyli krótko mówiąc opowieści z mchu i paproci dla rosyjskiego narodu, dla rosyjskiej czerni. I tak, no nic przełomowego tam nie było. Można powiedzieć, że właściwie jedyną rzeczą przełomową, jedyną najważniejszą rzeczą, którą Putin mógł powiedzieć dwoma zdaniami, było to, że Rosja w słowach Putina zawiesiła swój udział w traktacie Nowy Start. To jest traktat o strategicznej ofensywie zbrojeniowej i Putin tutaj podkreślił, czyli widzicie, odczuwa jednak pewien dyskomfort i zdaje sobie sprawę, że mógłby dostać przytyczka w nos od Zachodu. Podkreślił, że Rosja nie wycofuje się z traktatu, ale jedynie zawiesza w nim uczestnictwo. Wydaje mi się, że to może znaczyć, że liczy na to, że jednak w końcu ktoś zaproponuje jakieś negocjacje. Co oznacza zawieszenie swojego uczestnictwa w tym traktacie? Oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko to, że jeśli Stany Zjednoczone zaczną testowanie swojej nowej broni nuklearnej, Rosja zrobi to samo, czyli przetestuje swoją broń nuklearną, pod warunkiem, że wystartują te ich rakiety, bo nikt paliwa na przykład nie zapierdziela. To bardzo ciekawe jest to wszystko, co mówił ten kombinator. Typowe, długie, wypełnione frazesami, bajkami, kłamstwami, półprawdami, pierdzielenie, które miało znudzić i skutecznie znudziło słuchających, które miało zamglić całą sytuację, żadnego przełomu tutaj nie było. To pokazuje dokładnie to, jakim państwem jest Rosja, jakim gościem jest jej dyktator. To pokazuje, dlaczego
specjalna operacja wojskowa na Ukrainie idzie tak, jak idzie. No po prostu to jest wszystko takie miałkie, to jest wszystko takie przydługie, bezsensowne, kupa pierdzielenia bez żadnego efektu. I bardzo dobrze. A poza tym Federacja Rosyjska musi dostać w dupala. Dzisiaj jeszcze przemówienie Putina tam koło 17, nie Putina, tylko Bidena koło 17. Postaram się coś na ten temat nagrać, swoje przemyślenia. Może Joe Biden też niczego ciekawego nie powie. Zobaczymy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.